Puk, puk, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony nami dawno, ale to chuj dawno, nie było już żadnego filmiku i wydaje mi się, że najwyższa pora, ja sobie trochę ściszę, najwyższa pora, żeby w końcu coś nagrać, a nie tylko te Counter-Strike'i. Do Wigglesów na pewno wrócę, tak samo wrócę do The Guild 2, póki co po prostu nie mam weny na nagrywanie, przynajmniej nie miałem do tej pory. Teraz już się to zmieniło, tak wiele rzeczy w moim życiu się pozmieniało. I prawdopodobnie od przyszłego przyszłego roku, który będzie już za parę dni, zacznę nagrywać z powrotem właśnie The Guild 2. Na Wigglesach nie wiem, czy aż tak mocno się skupię, bo mimo wszystko jest to dosyć długa i monotonna jednokrotnie rozgrywka. No to co się robi? Budujesz? Kopiesz, budujesz, kopiesz, budujesz, kopiesz, budujesz, kopiesz i czekasz tak naprawdę, aż oni skończą budować i kopać. To trwa jednokrotnie za długo, a no w sumie mogę przyspieszyć czas chyba, nie pamiętam. Dobrze, tak czy siak, skupimy się w tym momencie na grze Hard West, którą prawdopodobnie kojarzycie z longshortów Roya albo z filmików, które prezentuje kolega Ignacy. Ja osobiście niedawno odkryłem tę grę, właśnie tak patrzę, no Ignacy to grał, Rojow to grał, tak zobaczę sobie, okej, to jest to. I patrzę, że to jest takie zajebiste połączenie starej gry, takiej gry mojego dzieciństwa, którą byli Desperados. Czyli to jest coś mniej więcej takiego, w co grał Ignacy, jeżeli chodzi o Robin Hooda, tego typu gra. Tego właśnie w świecie Dzikiego Zachodu, w realiach Dzikiego Zachodu, gdzie było pełno "Yo motherfucker, I'm gonna kill you in the moon in the afternoon" i strzelanie. No, osobiście bardzo polecam wszelkiego rodzaju filmy Clint Eastwooda właśnie związanego z Dzikim Zachodem, Bad, Worse and Ugly, coś, nie, jakoś tak, nie, Good, Bad and Ugly, dobrze, źli i brzydcy. Dobrze, nie będę przedłużać. Mamy tutaj początkowe rozgrywki. Tak jak widziałem u Ignacego, on już jest gdzieś tutaj, ma wykonaną tą część i tą część. Chyba zaczął właśnie rozgrywkę z tutaj panem inkwizytorem. My zaczniemy ciężkie czasy. Wasza podróż szlakiem oregońskim zostaje brutalnie przerwana. Handel złotem daje wam łodę stabilizacji, ale to tylko cisza przed nadciągającą burzą. Wkrótce będziesz zmuszeni dokonać wyboru, który nie zawsze kształtuje wasze przeznaczenie. Na zawsze. Nie zawsze. Dobra. Tutaj mamy poziom trudności. No dobra. Zacznijmy. Raczej bym chciał pojechać tu na uczciwe wyzwanie, wyzwania lecą mniejsze, bezlitosne, tylko dla weteranów trudnych gier taktycznych. Co dają rany w walce? Postać otrzymuje ujemne modyfikatory za ciężkie rany, ale z czasem stają się dzięki temu silniejsze. Kiedy jedna z głównych postaci zginie, będziesz musiał zacząć O nie, nie, nie. Okej. Okay. Rozpocznij rozdział. Chuj. Nie, ja bardzo często miałem tak, że... The only thing in abundance was poverty and firearms. Combine alcohol and hopelessness with greed, envy, lust and pride, and death is often the result. Crude cabins stood alone in the wilderness, cut off from the outside world. People knew to mind their own business, but isolated, they grew ignorant and superstitious. Some said the devil walked the earth. Said lost souls haunted and possessed the living, pushing them past the edge of sanity. In this harsh and dangerous country, no one had it easy, including your family. You were 6 years old when you traveled the Oregon Trail with your mother and father. Food was scarce. And your father, despite being a fine tracker and a crack shot, failed to find any game. It was as if every animal on the trail was spooked by some evil force.
Your old man found a small village. He tried to trade equipment for food. But this village was overrun by outlaws. They took your mother and decided to trade you and your father to white slavers. But he managed to break free, told you to hide, and set out to save her. Porwali matkę. Ojciec zdołał uratować? We will see, my son. We will see. Ale przyznam, że strasznie klimatyczne mają te wstępy, te przedstawienia rozgrywki. Rzadko mi się zdarza gęsia skórka na rękach. Czy chcesz rozpocząć samouczek? Obiecujemy, że jest krótki. No i przydatny. Niech będzie umiarkowanie dobre. Mi się podoba. No dobra. No słuchaj, obiecujemy, on jest krótki. No, przyda ci się, debilu. No to dobra, niech będzie. No dobra. Okej, okay, zgadzam się. Blblblbl. Uratuj ją. Gra Hard West jest grą turową. To znaczy... To ty zaczynasz pierwszy. W tej misji otec. Ojciec musi uratować twoją matkę, którą porwali źli ludzie. Będę mówił kaj gurul i chuj wam w dupy. Możesz się poruszyć w jednym oznaczonym... Możesz poruszać się jedynie w oznaczonym zasięgu. Okej. Okay. Prawym się poruszam. Bomba. Osłona jest... Nie, osłona jest oznaczona ikoną tarczy. Staraj się zawsze kończyć ruch w osłonie. Rozróżniamy półosłonę i pełną osłonę. Pełna osłona zapewni najlepszą ochronę. Dalej. Zajebiście. No nie ma osłony. Wykryłeś przeciwnika. Wszystkie postacie oznaczone czerwoną ikoną tarczy to wrogowie. Przeciwnik znajduje się poza osłoną, więc twój osłon będzie bardzo efektywny. Efektowny. Efektywny. Dobrze. Szansa trafienia jest obliczana na podstawie celności twojej postaci. Z boku. 70%. No to potwierdź. Yeah! Nie żyję! You're dead, not big surprise. Czy ktoś coś do mnie napisał? Większość czynności wymaga punktów akcji. Każda postać rozpoczyna walkę z dwoma punktami akcji. Szał zwykle zużywa wszystkie pozostałe punkty akcji. Gdy wszystkie twoje postacie zużyją swoje punkty akcji, rozpocznie się tura przeciwnika. Wtedy przeciwnik będzie miał punkty akcji. Żebym mógł zużyć punkty akcji. No wiecie, punkty akcji. Lubię jak coś jest powtarzane milion razy i żebyśmy to po prostu zapamiętali. So genius. Dobrze, każda postać ma pewne zasoby fartu. Wysoka liczba ochrony. Wysoka liczba ochrony przed ogniem przeciwnika, lecz jeśli ten chybi, tracisz część tego zasobu. Okej. Okay. Gdy przeciwnik znajduje się za osłoną, możesz ich oflankować, by zniwelować ich osłony. Aha, prawym. Dobrze, prawym. No i flanket, motherfucker. Szczyluj, potwierdź. Jebz! Pamiętaj, by często przeładowywać. Wiele broni pozwala przeładować tylko kilka nabojów naraz. Bo... przeładuj aktywną... aktywną broń, okej. Okay. Okej, okay, przeładowane. Warto pamiętać. Aha. Wtedy nie możesz zlokalizować przeciwników dzięki takiej jego cieniowi. Możesz nawet do niego wystrzelić, jeśli nic nie zasłania twojej linii ognia. Niektóre materiały, takie jak tkaniny lub rośliny, przepuszczają kule. Zajebiście. Fajnie. Jaki kozak. Łoty! Te chuj! Chujec! Pierdoza. Twój fart prawie się skończył i na pewno zostaniesz postrzelony. Poszukaj lepszej osłony. Okej. Okay. Dobra. Możesz wykorzystać przedmioty znajdujące się w okolicy, by zwiększyć swoją ochronę. Bomba! Yep! No faktycznie zostałem postrzelany. Ty korwio! Czerwony pasek pokazuje twoje punkty życia. Gdy zostaniesz trafiony, odzyskujesz trochę fartu. Zajebiście.
Masz do dyspozycji kilka zdolności, niektóre z nich wymagają fartu. Szczał. Seria pozwala wystrzelić trzy pociski jeden po drugim. No chyba było z góry z tobą, że on go zabije. To koniec samouczka, musisz radzić sobie sam. Dzięki! Nie chcę. Się boję. Czy ja tu mogę... Aha, mogę sobie eksplorować. Co to jest za gwiazdka? Gwiazdka to chyba, że mam tutaj chcę podejść. Ratuj ją. O, chcę podejdę tutaj. Chcę szczylę. Ja? Nie. Aha. No dobra. Podejdźmy tutaj. Okej. Okay. Otwarty. Dobra. Jestem w środku. Jej! Skrzynka! She was nowhere to be found. He saw the box. What was in it? The simple wooden box contained a head. Your mother's head. Co? Afterwards, your father found one of the gunmen still alive. The dying man rambled on about some unholy obligation, about promises made by the devil himself, and the rewards they would find in hell. Chujec zajebał mnie matkę! No co za kurwa! Ej, ja się nie zgadzam na to. Ja pierdzielę. Gdybym miał więcej szczęścia podczas poszukiwania złóż, mógłby znowu ruszyć szlakiem oregońskim. Let's start it. You and your father were alive, but all your supplies were destroyed. No way you'd make it to Oregon now. Your father decided to stay put and build a life right there. Many years passed, and you grew up. You became a man. Przejęliście w posiadanie zrujnowane budynki kolei i próbowaliście swych sił w rolnictwie. Dalej. Ziemia była jałowa, okolica niebezpieczna. 10 lat trudziliście się, by jakoś przeżyć ze swej pracy na roli. Teraz, kiedy dorosłeś, chciałeś znów wyruszyć na Oregon. Matka by tego chciała. Złoto! Kto by pomyślał, że znajdę je właśnie tutaj. I to dokładnie w momencie, gdy potrzebowałeś pieniędzy na swoją podróż. Czas się obłowić i wynieść stąd. Zanim w okolicy pojawią się bandyci i szaleńcy. Tacy zawsze podążają za złotem. Jednolitowa maska kontroluje całe wydobycie złota. Jego pomagierzy sprzedali ci licencję, która pozwalała na 9 prób poszukiwania złota. Dobra. Ogólnie nie wiem, czy ja dobrze czytam, czy fajnie się słucha, jak czytam, ale ja zazwyczaj próbuję jakoś się wczuć w trakcie czytania, więc zobaczymy. Ekran postaci. O co chodzi, bo warto teraz by zobaczyć. To jest ojciec. A to jest Warren, czyli pewnie ja. Skoro mówił, że dorosłeś, you grew up, and bla bla bla. Mówił, że Bóg stworzył ludzi, a kurwa, co? A sześciostrzałowiec uczynił ich równymi. No coś w tym jest. Mamy pieniążki, 35 zł. Fajnie. Jakieś karty. O, mamy karty. Doktor Who i co? I'm gonna kill your with a blowjob, co? Dziesiątka pik, zdolność rykoszet. Odbija pociski od jednego lub kilku obiektów rykoszetem. Bonus plus 5 do celności. Lol, fajne. Zdolność unik. Aktywna, wymaga 40 farta. Jeśli będzie się dało uniknąć pocisku, unikniesz go. Fajnie. Idziemy w tatę. Kaj, ty tato robisz. 6 życia, 8 życia. Dobra, idziemy w tatę. Najpierw niech on sam ma te karty. Karty się przydają. A ty co? Umieść w tym miejscu sprzęt, z którego postać będzie korzystać w walce. No pistolet, no. No mamy pistolet, mamy wszystko fajnie. Okej. Okay. Ekran kart. Teraz to wszystko zamknij. No dobra. Postać pierwszoplanowa. Ta osoba ma do odegrania ważną rolę w nadchodzących wydarzeniach. Nie dopuść, żeby zginęła.
Ta osoba również. I to jesteś ty. To jestem ja. Cześć, siema stary. Będziesz trupem. Dobra. Mamy 35 zł. Jesteśmy tutaj. Aha, znów. Dobra. Jesteśmy tutaj, to są nasze narzędzia. Narzędzia. Aha, moment. Narzędzia warstw osadowych, narzędzia warstw głębszych i narzędzia twardych skał. No dobra. Brzydki rów. Bad row. Wszyscy twierdzili, że w rowie było złoto osadowe, ale większość kruszcu kryła się pod twardymi skałami. Wydobywać złoto z głębszych pokładów, co kosztowałoby ci 40. No nie stać mnie. No dobra, wypłukujesz złoto. Samego zysku 16. Zajebiście. Przekułowałeś wir i piach w metalowe miejsce i znaleźć złoto osadowe. Dalej. Wszyscy twierdzili, że w rowie było złoto osadowe, ale większość kruszcu kryła się pod twardymi skałami. Złoto z głębszych pokładów. Zysk 2. No i chuj. Przepukaje się na dalej. Wszyscy twierdzili, że w rowie było złoto. Rozważyłeś wykorzystywanie niekonwencjonalnych metod wydobycia. Na razie nie. Zobaczę, co tutaj mamy. Pobliskie zabudowania wydawały się zamieszkane. Odwiedziłeś sąsiadów, którzy okazali się miłymi ludźmi. Wymieniliście za zwyczajowe uprzejmości i obietnice wzajemnej pomocy. Nie to jednak było najważniejsze. Dzięki tej wizycie poznałeś Florence, ich piękną i dobrą córkę. Odmieniliście tylko kilka kratkowych spojrzeń. Poczułeś się jak porażony piorunem. Sąsiedzi nie zajmowali się poszukiwaniem złota, ale polecili ci kilka obiecujących miejsc. She was all you could think about. It wasn't just desire she inspired in you. It was the way she saw the best in you. The way she made you feel. Spoko. Jakoś łąkę tu mamy. Napotkałeś młodą Indiankę, która zbierała właśnie z zioła i kwiaty do koszyka. Początkowo przestraszyła się ciebie, ale potem zgodziła się sprzedać ci trochę leczniczych ziół. Sprawdziłeś zawartość koszyka, ale stwierdziłeś, że wolisz poszukać leczniczych ziół samodzielnie. No nie stać mnie, więc wolałbym samodzielnie. Dzięki szczęściu i dobremu oku zebrałeś dobre zioła. Nice! Zajebanże. Zajebasztet. Dobrze, to jedziemy do szyb Forda. Halo, Ford, tylko mnie tu nie zagazuj. Szyb był wyeksploatowany w warstwie twardych skał, ale poza tym wydawał się nietknięty. Wypłukaj złoto osadowe. Fajnie. Przeszukaj wir i piach w metalowej miejsce i znalazłeś złoto. Bomba! Szyb był wyeksploatowany w warstwie twardych skał, ale poza tym wydawał się nietknięty. Czyli tutaj jest dupa. Okej. Okay. 42 zysku. Dalej. Dziękuję. Czy był wyeksploatowany w warstwie? Wyeksploatowany, wydobywać złoto, to będzie bez sensu. Okej. Okay. A wróćmy do rowa. Wszyscy twierdzili, że w rowie było złoto osadowe, ale większość kruszcu kryła się pod twardymi skałami. No. I jest okej. Okay. Fajnie. Zgodnie z przewidywaniami, wieści o złocie się rozniosły. W ciągu jednej nocy kilka okolicznych domów i osad zostało napadniętych. Ojciec martwi się, że nie dacie sobie rady. Przydałaby się pomoc. Protestowałeś, ale w końcu mu uległeś. Ostatni raz. Nowa lokalizacja, meksykańskie miasteczko, Faktoria. Wydobyć złoto do wygaśnięcia licencji. Poproś herszta bandytów o pomoc. No, nie chcę. Obóz poszukiwaczy. Zawalona kopalnia. Brzmi ciekawie. Faktoria. Dobra, lecimy tutaj. Tam jeszcze zdążymy. Słyszałeś już o tym miejscu. Bogata kopalnia, która zawaliła się, grzebiąc żywcem pracujących tam górników. Ich żony i dzieci wciąż przenoszą tu kwiaty. Zauważyłeś szczelinę, która mogła zdać się przecisnąć, by uszczknąć troszkę złota. Może to nie był najlepszy pomysł, ale mimo wszystko wszedłeś do środka. Przyciskając się do pierwszej pieczarki, natknąłeś się na szkielet, którego nogi były przygniecione głazem. Ciekawe, czy się wykrwawił, zanim umarł z pragnienia. Koszula nieszczęśnika, choć poplamiona,
była nienaruszona i nie twojej jakości. Postanowiłeś pójść głębiej. To było zbyt wiele dla ciebie. Postanowiłeś wrócić na powierzchnię. Nie, idziemy dalej. Następna pieczara była ciasna i wypełniona zatęchłym powietrzem. Znalazłeś trochę złota, ale niewiele. Kurwa, 41 to jest niewiele. Idziemy dalej. Zmęczony i poraniony dotarłeś w końcu do końca tunelu. A tam ogromna ilość złota. Powietrze musiało być trochę trujące, gdyż sięgając po nie miałeś halucynację. Zobaczyłeś wysokiego jegomościa w surducie, który przypatrywał ci się paląc. Już chciałeś odejść, gdy rzucił, żeby było jasne. To moje. Ale możesz sobie na chwilę pożyczyć. To było zbyt wiele dla ciebie. Postanowiłeś wrócić na powierzchnię. Gdy przyciskałeś się na powierzchnię, usłyszałeś łoskot i poczułeś wstrząs. Przyspieszyłeś drżącymi rękami ocierając pot z przerażonych oczu. Gdy wyłoniłeś się z wyjścia, mrużąc oczy przed słońcem, za twoimi plecami kopalnia zawaliła się. Wyjście. Ile hajsu! Wow, man, nigga! Ile kasy! Dobra, mi się wydaje, że na ten odcinek będzie wystarczająco dużo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie prawdopodobnie w najbliższych dniach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i mam nadzieję, że Wam się podoba. Trzymajcie się, cześć.